Okej, okay, witamy kolejnego uczestnika YouTube Shore w dniu 6, tak? Dzień 6 nie dzisiaj. Nie liczę go nie lat. Siema. Siema, Adrian. Jak tam ci się podoba w nowym lokalu? Myślisz, że na dobre wyszło? Chata zajebista, bo tamta była taka dla mnie, po pierwsze tam była jedna łazienka, było bagno, nie mieliśmy praktycznie gdzie spać, wszyscy jeden na drugim leżał. Ta chata to jest mistrzostwo, tu z 12 osób jest. 12 osób tu może się wyspać tak na luzie, każdy ma swój kąt. Okej. Jak sama przeprowadzka? Przebiegała każdy równo pracowo, czy uważasz, że ktoś się na przykład opierdala? Nie wiem, nie zwracałem uwagi. Ja tam, wiesz, dzisiaj byłem na tyle trzeźwy, że o tym sobie prowadziłem, zabierałem rzeczy. No i spoko, przeprowadzka to tam. Dobrze, że nie ryzykowaliśmy w tamtej pierwszej chacie? Co znaleźliśmy? Co była ta, no. Co będzie na odcinku? No pewnie, jak za ścianą dzieci, pod nami dzieci, a po drugiej stronie właściciel, no to bez sensu. Jasne. A jak się odniesiesz do wyników głosowania? Uważasz, że to było ustawione głosowanie, czy nie? Było nie co? Ustawione, czas tylko... spekuluje, że było ustawione. Nie jest ustawione, tylko na przykład jak ktoś wysoko podnosi poprzeczkę, na przykład jak guzik w głowniach został zadymiaczem, i na przykład teraz przez te 2-3 dni coś tam ledwo co pije i tak dalej i wiesz, mało go jestem na kamerach, no to zaraz na przykład guzik ląduje na dół. Znaczy, patrz, na przykład Dawid został stypiaczem z dzikiem, a według mnie nie powinni. Nawet bym powiedział, że ja powinienem zostać stypiaczem. A właśnie teraz się zastanawiam, czy to powiedzieć, czy nie powiedzieć. Co masz na myśli? No dobra, powiem, bo wiesz, dużo mam pytań na Instagramie, nie, że się promuje i tak dalej, ale dużo mam pytań, czemu się za mną i tak dalej. Po pierwsze, primo, pierwszy dzień zostawiła mi dziewczyna, tylko wiesz, no i tak na Instagramie pewnie powiedział, wolę sobie teraz powiedzieć, że mi spokój. No, zostawiła mi dziewczyna taki, wiesz, jestem trochę, no, zasmucony. No rozumiem. Ale... Znaczy, chcesz o tym rozmawiać? Czy znaczy, nie, tak no, przecież tylko... nie będę tu głębszych wywodów, dlaczego, co, jak. Po prostu chciałem powiedzieć, że między innymi z tego powodu to wynika. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że już cały czas na każdym wywiadzie to mówię, że to nie są zawody w darciu pizdy, ja tu przychodzę. Nawet ja się nie zdążę napić, ale już widzę, że oni tędrą mordy, że ja nawet i tak się tu nie przebiję, więc ja sobie tak siedzę na chillaucie i tam sobie popierdolę, tam wiesz. Czeje. Okej. Okay. A jak ogólnie ta impreza? Uważasz, że dobrze póki co, czy... Bo tak, no dobra, trochę może zaoceniowany jesteś. No. Czy nie czujesz się tak jakby, że nadal tak uważasz, że... Że co, że jestem taki... Tutaj na przykład. Najsłabsze ogniwo? Znaczy, no nie wiem, to miejsce trochę ci pomogło tak ruszyć z tego smutku, o którym mówiłeś przed chwilą? Czyli wiesz, zawsze tam głowę zaprząta. Ale no nie wiem, no to pewnie wiesz, podświadomie to wpływa na wyniki głosowania. Ratatatata! Makronik w rządzie, szczat spam, jazda z chujem jebany! Kurwa, nie wiem co, jebać się! Zrywam pak! Dymy, dar się mordy. Ja nie żartuję. A czy zmiana miejsca wpłynęła jakoś na... Znaczy motywująco mnie wpłynęła, bo jak wszedłem, to wiesz, miałem taką energię, tylko mówię, do tego czasu, jak już znowu spotkaliśmy się w salonie i zaczęło się to, co zawsze, no nie chcę, wiesz, nie chcę się powtarzać na stop, po prostu tak. Ja nie lubię czegoś takiego i tyle, no. Ja na przykład wiem, że nawet jak mam solo streamy, to też drę pizdę, ale wiesz, to sam drę pizdę, a nie 10 osób i tak mnie nie zrozumieją. Rozumiem, ale myślisz, że się odpalisz jeszcze do końca projektu? Nie wiem, nie chcę obiecywać. Może, no nie wiem, no i co dzisiaj mam? Środę, czwartek? Środę. Środa, no tak, ja wiem, czekaj, zostałem czwartek, piątek, sobota. No może postaram się, wiesz? Mi się wydaje, że jeden dzień będę musiał podjąć duże ryzyko i wlać siebie na przykład litr wódki i to w bardzo szybkim tempie i może się odpalę. Ale nie obiecuję. Jasne. A tak tutaj Pasza mówił o pakcie, coś w związku ze zmianą miejsc. Pasza niech się na temat paktów nie wypowiada. Ja miałem pakt z Amadeuszem, przepraszam, z danym Ferrerium. Miałem pakt. I oni nawet o tym nie wiedzą, że ja wiem. Jak tu wchodzili do Green Screena, wiedziałem, że Pasza podawał dłoń do Amadeusza i chodzi o obsmarywanie. Nie, był dzisiaj Pasza na Green Screenie? Nie jeszcze. Oprócz tego, co tutaj zrobił. To już teraz mogę powiedzieć, co będzie gadał. Że nie pomagałem i tak dalej, ale ja widziałem te uśmiechnięcie dłoni z Amadeuszem. I wiem, że będzie mi ostro jechał, ale nie słuchajcie go, bo to nieprawda. Kurwa.
No kropla mi wysiała do mordy. Nie wiem, może chciałbyś coś dodać od siebie. No nic, powiem tak, że teraz nie wiem, która jest godzina, gdzieś pewnie po drugiej. No, druga 10. No zaraz się tego. Posiedzę sobie chwilę, zobaczę, jak była sytuacja. Jak się trochę uspokoiła, to posiedzę, a jak nie, no to wyginam sobie do góry, na ręce poleżę, pocelebruję się, wykąpię. No i może złapiesz energię na jutro. Może złapię energię, może zaskoczę w końcu. Nie, zobaczę. Może te foki sprowadzisz. Może foki mi się uda sprowadzić. W końcu mi to kurwa wyjdzie. No. Ja trzymam za ciebie kciuki. To jest ten moment, kiedy możesz zapromować swojego Instagrama. Tak, mogę? No, ja pozwalam. Jak macie jeszcze do mnie jakieś dodatkowe pytania, to wbijacie na Instagrama Hamek7, ja tam postaram się wszystkim odpisać po kolei, no, będę sobie leżał, odpisywał. Pytajcie się o wszystko, co chcecie. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że to był taki projekt, który bardzo bym boostował mojego Instagrama, bo chyba w ciągu 2 dni dostałem, nie wiem, z 5000 followersów, jak nie lepiej. Także wszyscy obserwujcie, wiecie. Dojdę do siebie, prędzej czy później. Troszkę na makonkę, żeby doszedł do siebie. Dojdę do siebie. Niech się trzyma, chłopak. Dobra, dzięki. Dzięki. Adrian. A my wracamy do studia.